Szukasz mieszkania dla siebie i rodziny? Zapoznaj się z ofertą spółki Administrator, która sprzedaje atrakcyjne mieszkania u zbiegu ulic Radomskiego i Wyścigowej w Radomiu. Więcej informacji w naszej siedzibie przy ulicy Waryńskiego 16A lub na stronie www.rtbs.eu. Administrator. Jakość i precyzja dla Twojej wygody. Spraw, aby te święta były niezapomniane. Odkryj wyjątkowe zestawy od 299 zł. Zawsze z Tobą, gdziekolwiek jesteś. Pandora. Niezapomniane chwile. Rodzinnych i pysznych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku życzy restauracja Hotel Leśny Dwór. I życie smakuje bardziej. Leclerc. Szukasz ciekawych ofert świątecznych? Znajdziesz je w Leclerc. Na przykład rabat 20% na zabawki i wspaniałe ozdoby świąteczne lub 10% rabatu na wyśmienite wyroby z naszej wędzarni. Leclerc. W styczniu zacznie się modernizacja stacji kolejowej Radom. Dziś podpisano potrzebne dokumenty. 100 tysięcy złotych nagrody obiecuje detektyw Rutkowski za pomoc w odnalezieniu ładunku telefonów komórkowych skradzionego pod szydłowcem. Do Radomia trafiło betlejemskie światełko pokoju. Czwartek, 18 grudnia, Tomasz Giska, witam Państwa i zapraszam na Teledziennik. Dożywocie grozi 38-letniej kobiecie, która ostatniej nocy śmiertelnie raniła nożem swojego konkubenta. Do zdarzenia doszło w jednej z kamienic na rynku. O rannym w klatkę piersiową mężczyźnie policję poinformowało pogotowie. Policjanci kryminalni zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków. Mężczyzna ten został przewieziony do szpitala. Jak się okazało, tej nocy trwała libacja alkoholowa w kamienicy na Radomskim Rynku. Po powrocie do mieszkania między dwójką jej uczestników doszło do awantury. 38-letnia kobieta zadała cios nożem swojemu 22-letniemu konkubentowi. Cios ten okazał się śmiertelny, ponieważ mężczyzna zmarł w szpitalu. Tego samego dnia została zatrzymana kobieta, osadzona w policyjnym areszcie, przedstawiono jej zarzut zabójstwa. Doprowadzona do prokuratury, następnie do sądu. Śledczy wnioskowali o areszt dla kobiety. Sąd przychylił się do wniosku, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. 100 milionów złotych będzie kosztowała modernizacja stacji kolejowej Radom, którą zrealizuje polsko-hiszpańskie konsorcjum firm. Dziś w obecności minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak podpisano pozwolenie na budowę oraz umowę na modernizację stacji. Inwestycja rozpocznie się w styczniu przyszłego roku. O nowe oblicze stacji kolejowej Radom zadba polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Polaqua, Dragados, Vias Construcciones i Electren. Mamy nadzieję, że będziemy mogli tu wykorzystać nasze doświadczenie, które zdobyliśmy w Hiszpanii, oraz technologię. Mamy także nadzieję, że pociągi w Polsce będą jeździć tak samo, jak jeżdżą pociągi z Madrytu do Walencji. Zanim podpisano umowę na modernizację radomskiej stacji, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podpisał pozwolenie na budowę, które ma rygor natychmiastowej wykonalności. Dla Radomia szansą na rozwój, szansą na przyciągnięcie inwestorów, szansą na przyciągnięcie przedsiębiorców jest poprawa powiązań komunikacyjnych z Warszawą. Umowę na modernizację w obecności minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak podpisali przedstawiciele firm wchodzących w skład polsko-hiszpańskiego konsorcjum. Moją ambicją jest, żeby linia radomska była linią nowoczesną, adekwatną do potrzeb miasta Radomia i żeby włączała Radom w krwiobieg życia gospodarczego całej Polski. Modernizacja stacji Radom, która rozpocznie się w styczniu przyszłego roku, będzie składała się z dwóch części. Pierwsza to infrastruktura techniczna.
to jest modernizacja i układu torowego, i wymiana 38 rozjazdów jako bardzo ważnego elementu bezpiecznego zarządzania ruchem. To jest też system sterowania ruchem, włącznie z nowym LCS-em, z nową nastawnią, gdzie będą przeniesieni dróżnicy do nowego budynku i z nowych urządzeń wysokiej klasy będą zarządzali bezpiecznie właśnie ruchem kolejowym w Radomiu, który dzisiaj przyjmuje 130 pociągów na dobę, będzie mógł przyjmować jeszcze więcej. Druga część modernizacji dotyczy infrastruktury propasażerskiej. Tu nastąpi podniesienie wysokości peronów do standardowych, wygodnych dla pasażera, małych różnic pomiędzy peronem, krawędzią perenową a wagonem. Nastąpi montaż wind dla obsługi osób niepełnosprawnych. Nastąpi modernizacja przejścia podziemnego. Powstanie tak zwana mała architektura, całkiem nowa, wygodna, z wiatami nowymi. Inwestorem są PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Koszt to 100 milionów złotych. Przebudowa stacji Radom jest częścią projektu Modernizacja Linii Kolejowej nr 8, odcinek Warszawa-Okęcie-Radom. 100 tysięcy złotych nagrody za wskazanie miejsca ukrycia telefonów komórkowych o wartości 1 000 000 euro ogłosił wczoraj znany detektyw Krzysztof Rutkowski, który przyjechał do Radomia. Prowadzi on prywatne śledztwo w sprawie porwania, pobicia i kradzieży, do których doszło w drugiej połowie listopada koło Szydłowca. 980 sztuk najnowszych iPhone'ów i Samsungów Galaxy Note 3 to ładunek przewożony wieczorem 24 listopada trasą E7. W okolicach Szydłowca auto zostało zatrzymane przez fałszywy patrol policji. Po odebraniu kierowcy dokumentów napastnicy obezwładnili go i wywieźli w nieznanym kierunku, a telefony komórkowe rozpłynęły się bez śladu. Wraz z detektywem Rutkowskim o napadzie mówił też sam kierowca samochodu przewożącego telefony. W kominiarce na głowie, gdyż chce zachować anonimowość. Gdy wysiadałem z samochodu, to zostałem w pewnym momencie obezwładniony, założony kajdanki na ręce z tyłu, i wywieziony zostałem. W sumie tam przez kilka godzin jeździliśmy, po czym zostałem porzucony w lesie 100 km od tego miejsca, gdzie się to zdarzyło. Nad wykryciem sprawców pracuje prokuratura okręgowa w Radomiu, ale sprawą zajęło się też biuro detektywistyczne Rutkowski. Detektyw Rutkowski ogłosił w Radomiu nagrodę za pomoc w rozwiązaniu sprawy. Według detektywa Rutkowskiego skradzione telefony o wartości blisko 1 000 000 euro w Polsce i krajach strefy Schengen są bez wartości, ponieważ ich użycie zostanie od razu wykryte w sieciach komórkowych. 100 tysięcy złotych jest to nagroda deklarowana przez Biuro Rutkowski, Biuro Detektywistyczne Rutkowski za wskazanie miejsca przechowywania, ewentualnie 50 tysięcy złotych za wskazanie osób, które brały w tym udział. Prowadząca śledztwo z urzędu prokuratura okręgowa w Radomiu na razie nie udziela bliższych informacji ze względu na dobro śledztwa. Nie zajmuje również stanowiska, ani nie komentuje działań prowadzonych przez Biuro Detektywistyczne Rutkowski. Głosy oddane w wyborach na radnego w okręgu nr 7 w gminie Potworów zostaną ponownie policzone. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Radomiu, który rozpatrywał protest wyborczy złożony przez Bogdana Milczarskiego. Sąd stwierdził nieważność wyborów do Rady Gminy w Potworowie w okręgu nr 7. Stwierdził też wygaśnięcie mandatu radnego Marcina Łukasza Milczarskiego i nakazał przeprowadzenie ponownego postępowania wyborczego, poczynając od rozliczenia kart do głosowania. Oznacza to właśnie konieczność ponownego przeliczenia głosów. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu, wojewoda mazowiecki wyda decyzję o ponownym ustaleniu wyników głosowania. Marszałek Mazowsza zaangażował się w negocjacje prowadzone przez szpital w Krychnowicach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Sprawa dotyczy przyszłorocznego kontraktu. Tegoroczny wynosił nieco ponad 41 milionów złotych. Zdaniem szefa szpitala w Krychnowicach, jeśli NFZ nie da więcej pieniędzy, dla placówki będzie to oznaczało spadek jakości leczenia lub wzrost zadłużenia. Na razie szpital w Krychnowicach nie ma kontraktu z NFZ na leczenie w przyszłym roku. Minął pierwszy termin podpisania kontraktu. Kontrakt na rok 15 został aneksowany, z tym, że nie podpisaliśmy załączników, ponieważ one od wielu lat są krzywdzące dla właśnie psychiatrii, zwłaszcza i leczenia uzależnień. Bo jak od lat powtarzają dyrektorzy placówek psychiatrycznych, są gorzej traktowani przez NFZ. Do tej pory zawsze ulegali naciskom funduszu, ale w tym roku są zdesperowani. Zdaniem szefa szpitala w Krychnowicach utrzymanie kontraktu na poziomie z tego roku będzie oznaczało spadek jakości leczenia.
negocjujemy z funduszem. Są to trudne negocjacje, ale uznajemy, że już dalej nie ma możliwości odkładać decyzji o korekcie, o poprawie wyceny świadczeń, gdyż szpitale popadają w coraz większe kłopoty finansowe. W te negocjacje zaangażował się marszałek Mazowsza. Sprawa dotarła także do ministerstwa. Dlatego dyrektor szpitala w Krychnowicach liczy, że na 2015 rok dostanie nieco więcej pieniędzy. Najbliższe spotkanie w tej sprawie jest 22 grudnia i oczekujemy, że fundusz wreszcie zacznie reagować na nasze argumenty. Szpital ma także 3 miliony w NFZ za nadwykonania. To niewiele, ale w służbie zdrowia liczy się każda złotówka. Ma ogrzewać ludzkie serca i nieść nadzieję. Zapalono je w grocie w Betlejem, miejscu narodzenia Jezusa Chrystusa. Teraz niesione przez skautów i harcerzy dotarło także do Radomia. Betlejemskie światło pokoju trafia do firm i instytucji. Dotarło m.in. do prezydenta Radomia, Radosława Witkowskiego, a także do redakcji telewizji Dami. Zapalone w grocie w Betlejem co roku niesione jest do najdalszych zakątków świata. Teraz dotarło także do Urzędu Miejskiego. Przynieśli je radomscy harcerze. Światło ma symbolizować to, co jest najcenniejsze, czyli pokój. Pokój, który wychodzi z nas i przesłanie tegorocznego światła właśnie mówi o tym, by pielęgnować pokój w sobie. Pielęgnować w sobie, ale także zarażać innych. Mówiąc o tej idei, radomscy harcerze przekazali betlejemskie światełko pokoju prezydentowi Radomia, Radosławowi Witkowskiemu. Dziękuję wam serdecznie za światło pokoju. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia życzę wam zdrowych, wesołych, radosnych, pełnych szczęśliwości, pomyślności świąt. Dzień. Betlejemskie światełko pokoju trafiło też do redakcji telewizji Dami, roztaczając aurę zbliżających się i jak zawsze niepowtarzalnych świąt Bożego Narodzenia. Za naszym pośrednictwem teraz trafia też do państwa domów. Przy dźwiękach kolęd na corocznym spotkaniu wigilijnym życzenia składali sobie pracownicy naukowi i administracyjni Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. W świątecznej atmosferze połamano się opłatkiem. Był także czas, żeby w kilku słowach podsumować kończący się rok. I narodziłeś się, Jezu. Spotkanie wigilijne na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym to już wieloletnia tradycja i za każdym razem okazja do wzajemnych życzeń przy opłatku. Były też kolędy w wykonaniu chóru akademickiego. Nie zabrakło gości, wśród których znaleźli się prezydent Radosław Witkowski, wicemarszałek Mazowsza Leszek Ruszczyk i biskup radomski Henryk Tomasik. Naszym nauczycielom akademickim życzymy satysfakcji z tej pracy, drogim studentom, radości z otrzymywania tylko dobrych ocen w indeksach i miłych spotkań z wykładowcami, szczególnie w czasie sesji. Spotkanie wigilijne to okazja do życzeń, ale to także okazja do pierwszych podsumowań kończącego się roku. Zdaniem rektora, profesora Zbigniewa Łukasika, to był dla uczelni bardzo dobry rok, podobnie zresztą jak i poprzedni. Uczelnia kończy go z zyskiem około 20 milionów złotych. Pieniądze te mają być przeznaczone na rozwój badań i kadry uniwersytetu, na przykład na kolejne habilitacje czy profesury pracowników uczelni. Tak, aby największa radomska uczelnia rosła w siłę. A tegoroczne życzenia rektora? Życzenia świąteczne są jedne, żeby był spokój, praca i miłość, bo przy tym wszystkim można realizować swoje marzenia. Także marzenia o rozwoju uczelni, a właściwie realne plany, takie jak zacieśnienie współpracy naukowo-badawczej z firmą lotniczą Airbus oraz innymi przedsiębiorstwami zagranicznymi, a także z radomską firmą Kombut, zajmującą się m.in. automatyką kolejową. Raz jeszcze przypominamy o znalezionych przez jednego z naszych widzów pieniądzach. Znalazca chce oddać zgubę właścicielowi, dlatego osoba, która ostatnio zgubiła pieniądze, proszona jest o kontakt z naszą redakcją jutro do godziny 16. Numer telefonu do nas to 48 380 69 69. I tą informacją kończymy dzisiejszy Teledziennik. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.
Leclerc. Najlepsze produkty świąteczne w wyjątkowych cenach. Na przykład gulasz wieprzowy za 8,99, margaryna Palma jedynie złoty 9, śledzie Ala Matthias tylko 9,99. Leclerc. Nadchodzą święta. Sklepy pełne prezentów czekają w Vis-a-Vis przy ulicy Chrobrego 2. Vis-a-Vis, zawsze po drodze. Sponsorem sportu jest Polskie Centrum Handlowe Korej. Ponad 350 polskich sklepów zaprasza na udane zakupy. Koniec przygody Cerra Czarnych w Pucharze Polski. Radomianie przegrali mecz 1/8 finału tych rozgrywek i odpadli z rywalizacji. Czarni stoczyli zacięte spotkanie z AZS Politechnika Warszawa. Do konfrontacji doszło w Białobrzegach. W pierwszych dwóch setach o wyniku przesądziły dopiero końcówki, w których zespoły grały punkt za punkt. Obie partie wygrali akademicy dwukrotnie 26-24. Trzeci set miał podobny przebieg. Długo trwał równy bój, ale tym razem AZS odskoczył w końcówce Radomianom. Warszawianie triumfowali 25-19 i awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski. Tymczasem w piątek rozpocznie się 16. kolejka spotkań w Plus Lidze. Cerra Czarni zagrają w Gdańsku, gdzie ich rywalem będzie Lotos Tref. Gdańszczanie w tym sezonie należą do ligowych potentatów, dlatego nawet jeden punkt byłby sukcesem Radomian. Mecz Lotos Tref Cerra Czarni rozpocznie się w piątek o godzinie 19. Rosa Radom kontra Trefl Sopot. W piątkowy wieczór w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dojdzie do tej ciekawie zapowiadającej się konfrontacji. Radomianie uchodzą za faworyta, ale Trefl też ma swoje atuty. Zespół z Sopotu jest nieco niżej w tabeli, zajmuje 6. miejsce. Wygrał 6 meczów, 5 razy schodził z parkietu pokonany. Mocnym punktem Trefla jest m.in. Michał Michalak. Zdobył on już 174 punkty i należy do najciekawszych graczy młodego pokolenia. Początek meczu o godzinie 19. Trwają rozgrywki Radomskiej Olimpiady Młodzieży. To finał zmagań w turnieju szczypiornistów w kategorii gimnazjów. Faworytami byli reprezentanci publicznego gimnazjum nr 4. W meczu o pierwsze miejsce zmierzyli się oni z drużyną PG nr 8. Początek należał do czwórki. Potem gra się wyrównała, ale zespołowi ósemki nie udało się odrobić straty. Reprezentacja PG nr 4 zwyciężyła 17-13. Są to chłopcy rocznik 9-9. Grają w lidze w juniorach młodszych. Tutaj jeżeli chodzi o ósemkę, no to są chłopcy, którzy też trenują w liderze, tylko że grają w roczniku 2000, to jest młodzi. Mimo porażki o dużym sukcesie mogą mówić uczniowie PG nr 8, którzy zdobyli srebrne medale. Troszeczkę się pogubili na początku meczu 5, później nawet 8 bramkami, ale na koniec można było powalczyć, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Trzecie miejsce w mistrzostwach wywalczyli uczniowie PG nr 13. U nas w gimnazjum piłka ręczna cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ mamy wspaniałego trenera, raczej trenerkę, która się tym zajmuje, panią Annę Lament, i potrafi porwać młodzież do treningów i do zawodów. Pełna relacja w magazynie sportu szkolnego. Pierwsza emisja w piątek po bloku Teledziennik. Kochani, wśród pięknych prezentów, jakie dostaniecie na święta, przyjmijcie od Figandu najszczersze życzenia miłości, zdrowia i spełnienia marzeń. A na nadchodzący nowy rok chcielibyśmy życzyć naszym oddanym pracownikom i wszystkim naszym wiernym klientom jak najwięcej powodów do radości. Dbajcie o siebie i swoją pełnowartościową dietę, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Prawdziwa metamorfoza? Tylko w atelier fryzjersko-kosmetycznym Christian. Chcesz zmienić fryzurę? Marzysz o pięknych i zdrowych włosach, paznokciach, skórze? Chcesz przeżyć prawdziwą metamorfozę i czuć się atrakcyjna? Jesteśmy kreatywni i mamy bogate doświadczenie. Potrafimy podpowiedzieć i doradzić. Zaufaj nam. Jako jedyni w Radomiu oferujemy regulację brwi nitką. Oferujemy też botoks na włosy i elumen, innowacyjną najwyższej klasy farbę do włosów. Atelier fryzjersko-kosmetyczne Christian, ulica Kilińskiego 21. Bo jesteś piękna. Pamiętaj, przed wyrzuceniem zgnieć plastikową butelkę. Tak to robimy w Radomiu. Segreguj odpady, płać mniej.
spraw, aby te święta były niezapomniane. Odkryj wyjątkowe zestawy od 299 zł. Zawsze z tobą, gdziekolwiek jesteś. Pandora. Niezapomniane chwile. Balaton. Restauracja pełna smaku. Ulica Fosza 5. www.radom.pl. Gala 25 dla polskiej przedsiębiorczości. Nominacje dla najlepszych polskich firm. Nagrodzimy firmy 25-lecia w kategorii firmy małe. Zapraszamy do nas. Piekarnia Wacyn. Na scenę prosimy właścicieli, panią Ewę Brzezińską i pana Andrzeja Karczewskiego. Piekarnia Wacyn to uznana w Radomiu i w kraju marka, laureat wielu nagród, w tym ogólnopolskiego plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości, firma roku 2013. Piekarnia Wacyn. 25 lat tradycji w produkcji zdrowego pieczywa na naturalnych zakwasach i bez polepszaczy. Piekarnia Wacyn. Po prostu zdrowo i smacznie. Sponsorem prognozy pogody jest Trafika. Sklepy z odzieżą używaną. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Fotodepilacji i Fotoodmładzania Expelos. www.expelos.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Vitaderm. www.vita-derm.pl. Pogodę w Radomiu będzie kształtował rozległy układ niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Północnym Bałtykiem. Z południowego zachodu i zachodu będzie napływała ciepła i wilgotna masa powietrza polarno-morskiego. Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Widzialność umiarkowana do dobrej. Wiatr z południowego zachodu dość silny, okresami porywisty, będzie wzmagał odczucie chłodu. Temperatura minimalna w nocy do 4 stopni Celsjusza, maksymalna w dzień do 9 stopni. Ciśnienie dzisiaj w Radomiu wahało się i po południu wynosiło 988 hektopaskali. Jutro prognozowane są wahania ciśnienia z tendencją spadku. Warunki biometeorologiczne niekorzystne. W sobotę w Radomiu nieco chłodniej i nadal wietrznie. W ciągu dnia zmienny charakter pogody z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna do 5 stopni Celsjusza. Dość silny i okresowy wiatr będzie wzmagał odczucie chłodu. Wystąpią wahania ciśnienia. Będą dane zdrowe i promocje. Głównie kładziemy nacisk na produkty nasze, które produkujemy tutaj na miejscu, w odróżnieniu do innych sklepów w Radomiu. Wypiekamy własne pieczywo, własne bułeczki, własne kajzerki, różnego rodzaju chleby, chleby żytnie, chleby razowe, słonecznikowe, ziarniste, jak i tradycyjne pieczywo. Sami wykonujemy ciasta od podstaw, od składników. Ponadto mamy również na zapleczu, mamy laboratorium, w którym sporządzane są wędliny, szynki, kiełbasy, pasztety. Sami je wędzimy, posiadamy własną wędzarnię. Są to produkty bez konserwantów, z naturalnych składników. Mięsa również kupujemy od naszych lokalnych dostawców, których wszyscy nasi klienci doskonale znają. Na stole oczywiście wigilijnym nie może zabraknąć typowej potrawy polskiej, czyli karpia. Nasz sklep oferuje karpia z ekologicznej polskiej hodowli z okolic Piastowa. Jeżeli ktoś zostaje klientem Leclerca, lojalnym klientem Leclerca, przyjdzie do punktu obsługi klienta, aby wyrobić sobie nową naszą złotówkową kartę lojalnościową,
może naprawdę mieć dużo korzyści, dlatego że od listopada tego roku zbieramy na naszą kartę nie punkty, jak to bywało do tej pory, lecz złotówki. W dniach 21-22 grudnia, czyli w najbliższy weekend, specjalnie dla rodziców, którzy chcieliby zakupić zabawki jeszcze dla swoich dzieciaczków pod choinkę jako prezenty, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Jest to oferta skierowana do naszych stałych, lojalnych klientów. Klienci, którzy posiadają naszą nową kartę lojalnościową, otrzymają 20% zniżkę. Wszystkim naszym obecnym, jak i przyszłym klientom chcielibyśmy złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, rodzinnych, ciepłych świąt, Bożego Narodzenia. I mamy nadzieję, że choć w malutkim procencie przyczynimy się do tego, aby te święta były naprawdę udane.